Jak wiecie, od dawna nie możemy trafić na nic naprawdę słabego, ale liczę, że dziś to... Nie, no musi się to dzisiaj udać, musi. 4Kit, 4 Pixels, nie ma opcji, żeby to się obroniło. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Byłem sobie otóż, ja wczoraj w Carrefourze, patrzę półka, patrzy na mnie taki oto... No słoń, no słoń to jest, jakby nie patrzeć słoń, co prawda 4 pixels chyba się tyczy tego, że jest 4 klocków, chociaż widać tu, że trochę większej ilości, ale moi drodzy, to się pewnie też tyczy tego, to jest Minecraft, Minecraft, widzieliście takie coś w Minecrafcie? No chodzą tam na lewo i prawo, nie, nieprawda, nie chodzą ani na lewo, ani na prawo, gram w Minecrafta, wiem o czym mówię, nikt taki tam nie chodzi, więc czemu tutaj firma, która zresztą nawet ma dziś polski adres, zresztą na stronie producenta byłem i powiem wam szczerze, że no takich klocków to już dawno albo nie oferują, albo w ogóle z firmą coś jest nie tak, bo nawet ostatnie informacje tam się pojawiają z 2016, no ale cóż, nie ma takiego czegoś w Minecrafcie, po prostu nie ma, wiem, bo gram na kanale gamingowym i nie ma czegoś takiego, czemu mówię, oni się połasili na tą grafikę, no chamska zrzynka, nielegalna w dodatku i niepotrzebna trochę, bo, no, czy, bo jest potrzebna, no wiadomo, no, reklama dźwignią i tak dalej, ktoś zobaczy, mówi, o Minecraft, ale trzeba się skrajnie nie znać na Minecrafcie, by stwierdzić, że to jest Minecraft, przecież ludzie drodzy, ja grałem niedługo, a już wiem, że nie. Dobra, otwieramy. Co źle oczywiście wróży tym klockom i co jestem przekonany, to spójrzcie. Instrukcja niestety znajduje się z tyłu opakowania, no ajajaj, pierwsza ogromna wada, pierwszy ogromny minusik. Natomiast jest naklejka C na folii, no to plusik, taki niewidoczny, ale plusik. No bo wiecie, no pewnie standardy takie są. Jak się natomiast sam kloc wygląda? To już jest w ogóle powyginane oryginalnie, a przecież to jest w twardym kartonie, czemu ten klocek wychodzi powyginany? Ale powiem wam szczerze, tym bardziej mnie to dziwi, bo on jest kurde twardy. Ej, twardszy niż Lego, serio, ten liść twardszy niż Lego. Kolorystyka, ten, ej, ten też twardszy niż Lego, kurde. Co jest z wami 4Kit? Ej, macie być złe! Macie być złe dzisiaj, ten kanał potrzebuje czegoś złego. Brak napisów na studach to jest oczywiście coś, co nikogo dziwić nie powinno. Jakościowo, czy jakościowo widać, że to jest podróbka, wiecie, 100%, bo mówię, brak tych studów i tak dalej. Jak to się składa? Ej, no nawet nieźle, kurde, trochę za ciężko, ale... No, ale nawet nieźle. O dziwo też się starali iść tutaj, widzicie, w oryginalność, żeby nie być identycznym jak Lego. Na przykład mam jakieś lekkie modyfikacje tych klocków, czy kolorystyczne, czy coś. Kurde, nie zapowiada się jakoś tragicznie. Ale dobra, nie chwalmy dnia, moi drodzy. Zobaczmy, jak będzie wyglądała całość po złożeniu przecież oczywiście. To jest najważniejsze. No i moi drodzy, mamy to, mamy to. Chcieliśmy słabizny i oto proszę. Kiedy już na starcie wydawało mi się, że nie będzie tak źle, oczywiście budowa szybko wszystko zmieniła. Tu widzicie, jeszcze w niecenie, no bolał palec przy budowie, czyli nie jest to fajny styl budowy, bo no wiecie, no gdy trzeba klocki naprawdę mocno wciskać, to nie buduje się tego po prostu fajnie i przyjemnie. No, oczywiście, trzyma się to naprawdę w miarę mocno. Czuję, że moglibyśmy tym rzucać dosłownie teraz i widzicie, że się nawet nie rozpada. Ej kurde, naprawdę tym już mocno, dobra, teraz dopiero odpadła głowotrąba, ale to też tylko tu, natomiast trzymać to mocno, ale przypuszczam, że rozłączanie tego bez separatora byłoby katorgą. Katorgą też jest trochę, gdy patrzymy w ogóle na to, no bo... Co to jest? No, słoń tak samo, moi drodzy, jakaś dziura na głowie, oczu brak, żeby tu jeszcze były tile z nadrukami, to jakoś by się to broniło. Najgorsze oczywiście ból, kolorystyka na opakowaniu różni się od kolorystyki, wiecie, w realu, żeby to jeszcze był jakiś tam stopień, pół stopnia szarości czy coś, co rozumiem, ale z zieleniami jest to samo, no i zupełnie inaczej kolory przedstawione tu niż tu. Instrukcja to w ogóle trochę jak te śmieszne rysunki z koniem w internecie, narysuj kreskę, dokończ konia, no to to samo, zacznij słonia, dokończ słonia po prostu, no... No,
nie powiem, że jakaś nieczytelna, ale kilka razy musiałem się domyślać. Jakość plastiku tutaj zła nie jest, no tak jak mówię, no możemy tu rzucać, się nie rozpadnie. Wątpię jednak, by ktoś sobie chciał to kupić i postawić sobie to na półce i by tam mu robiło za ozdobę, no bo na litość klockowską przecież nie chyba czegoś takiego nie jest na półce. Wygląd tego, no nie jest, nie, po prostu nie jest dobry. Rozumiem, just imagine i tak dalej, a musicie brać też pod uwagę, wziąłem najlepiej wyglądające zwierzę, bo jeszcze były 3 czy 4 modele, ale nie wyglądały zbyt dobrze. Zbuduj swój własny świat nas namawiają, natomiast nie bardzo chcę zbudować, szczególnie nie z 4Kids ten własny świat. Oczywiście zwierzątko mi się do miasta przyda, jak najbardziej, ale no nie, moi drodzy. Jakość kloca, w sensie okej. Są twarde, tego im zarzucić nie można. Czy pękną? Raczej będzie ciężko, w sensie jak nadepniemy, uszkodzimy sobie nogę, nie klocek. To na pewno. Budowało się, no momentami ciężko, tak jak mówię, no boli palec jeszcze nawet do teraz. Rozłączyć jest jeszcze ciężej, ale to wiecie, jeżeli chcecie rzucać tym klockiem, to jest akurat na plus, ale raczej na minus. Sam pomysł na konstrukcję też średni. Chciałbym zobaczyć, czy oni w ogóle mają coś większego, czy są jakieś faktycznie elementy miasta, pojazdy, hipki i tak dalej. Natomiast no na dzień dzisiejszy nie jestem kompletnie zachwycony. Tym bardziej ze względu na dużą cenę. Ja się skusiłem, tak jak mówię, potrzebowaliśmy tego zła na tym kanale i ono jest, w końcu jest, ale kurczę, czy ja chcę to powtarzać, tym bardziej za tak duże pieniądze, raczej nie prędko. Jeżeli ktoś z was jest w ogóle łasny na taki zestaw za piątkę, to ja szczerze odradzam, bo dołożycie naprawdę drugą piątkę i jeszcze dwójkę i macie coś z jakąś gazetkę, wiecie, z Lego, która jest porządna, albo inne porządne podróbki. Nie wiem, dlaczego ktoś miałby to kupować, szczególnie za taką cenę. No za 2 złote to może i to też bardziej z ciekawości i bardziej do wsparcia swojego kloca. W ogóle, a propos to słoń, to co to jest? No nie. Chyba, że góra słonia taka, że niby... No nie wygląda to po prostu. Ani... Znaczy, no dużo bardziej zły pomysł, ale kloc też nie za dobry, chyba, że lubicie, jeżeli bolą was palce, no to wtedy polecam, jeżeli lubicie, jak bolą was palce. Swoją drogą, by the way, jeżeli to jest trąba, to co to jest to? Nie, to się kompletnie kupy nie trzyma. Za 2 złote weź się z ciekawości, ale drożej... Odradzam mocno, po prostu bez sensu. Że 4Kids, mówię, ich strona chyba starnęła na 2016, to jakby nie wróżę im, że poszła im dobrze ta sprzedaż i dystrybucja, co im tam robią. Więc chyba się nie mamy co martwić, że jakby zawojują rynek, ale... O szczerze, no chyba dobrze, że nie zawojują, tyle wam powiem. Unikajcie, raczej unikajcie, jeżeli macie opcję wyboru jakąkolwiek. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną, widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!